Siema, siema. Siema, siema. Jak masz na imię? Filip. Filip, co ty masz za sprzęt, powiedz? Kajosa. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Kajo 180. 180, taki jak Kuboka. Jak to ci się sprawuje? Jak długo go masz? Z jednego schodka spadł śmierć na miejscu. Nie wiem. No ile? Od jakiego czasu? Z pół roku? Z pół roku. No to długo. Ile kosztował? Wiesz? Niecałe 9. Niecałe 9 koła. 8. 8 koła. I co, jakieś mankamenty zaobserwowałeś? Coś się dzieje, coś się psuje? Coś wymieniałeś? Nie. Nic? A nie, wydech jest wymieniony. No. O kurde. Można wymienić na taki? Ile za niego dałeś? Około 200 zł, to jest wydech od MRF-y. Wydech od MRF-y za 200. Z DB Killerem dodatkowo jest. O, odpalisz? Pokażesz, jak to chodzi? Kuba, będziemy demontować twojego. Teraz ja może sobie pojemnię. Czyli słuchajcie, ludzie kupują Kajo i są zadowoleni. Taki chiński KTM, nie? Bym powiedział. No. Opony wymienialiście, nie? Nie. Nie. Jeszcze nie. Hamulce, to tamto, wszystko tak jak kupiliście, tak po pół roku, wszystko gra i buczy. Nagram. A, no włączyłeś już. No. Nie wiadomo, czy Kuba będzie umiał jeździć z nim. Taka sama. To będzie potrafił. Testy Kajo. To nie wyrżnij się.
Jak wydech? Fajnie się jeździ? Jak wydech? Dobrze wydech. Dobrze. O, od razu lepiej i szybciej się jeździ. Ale moc jest większa? Jest. Jest właśnie, na przelocie? No, o wiele większa. A to jest DB Killerem, ale i tak jest inny wydech. No to ja myślę. Jest szybszy. Jest szybszy. No. Czyli tak, większą moc ma. Tak. To co, super, Kajos? Tak, na wydechu. Jest dobry. Będziesz też zmieniał w swoim Kajosie wydech? No. Za dwie paczki? No. No dobra, to nara. Warto. Dzięki Filip, że pokazałeś nam sprzęta. Trzymaj się, piona. Jadę! Gdzie ty jedziesz? Ja mogę sobie na Gada. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.